Są mecze, które Jutrzenka powinna wygrać, a nie wygrywa. Remisuje, a czasem przegrywa. Jedno z serii takich spotkań rozegrano w minioną niedzielę. Był to mecz 13. kolejki o mistrzostwo 4. Ligi Łódzkiej. Na stadionie miejskim w Warcie Jutrzenka zremisowała nieszczęśliwie 1-1 ze Zjednoczonymi Stryków, mimo tego, że prowadziła do 87. minuty. Z początku mecz nie należał do ciekawych. Dużo kopaniny i walki w środkowej strefie boiska oraz sporadyczne, niegroźne strzały nie stanowiły większego zagrożenia dla obu bramkarzy. Taki obraz gry utrzymywał się do mniej więcej 60. minuty, kiedy to mecz nabrał tempa, a kibice w końcu mieli na co popatrzeć. W 72. minucie spotkania rozgrywający dobry mecz Mariusz Woźniak strzałem w długi róg bramki dał Jutrzence prowadzenie. Po zdobyciu upragnionego gola gospodarze mieli kolejną okazję, aby podwyższyć rezultat. Jednak strzał Piotra Burskiego bramkarz gości sparował na rzut rożny. Zjednoczeni Stryków, oglądamy ich w niebieskich koszulkach, nie składali broni i groźnie strzelali na bramkę Michała Hachuły, który bronił wyjątkowo szczęśliwie i widowiskowo. W 87. minucie jednak uległ. Zjednoczeni dopięli swego i strzelili wyrównującą bramkę. Jej autorem był Łukasz Cieślewski. W 93. minucie kibice jeszcze raz zobaczyli nieporadność strzelecką Juwę. Meczową sytuację miał Piotr Burski, jednak jego strzał z bliska obronił Kamil Tryburski i w konsekwencji mecz zakończył się remisem, a Jutrzenka po raz kolejny straciła cenne punkty. Dzisiaj remis, z początku mało okazji do strzelenia bramki. Czego dzisiaj najbardziej zabrakło? Skuteczności, bo przy wyniku 1-0 powinniśmy poprawić to na 2-0. Piotr Burski miał bardzo dobrą sytuację. Niestety straciliśmy bramkę na 1-1 po stałym fragmencie gry, gdzie wiedzieliśmy, że Stryków ma bardzo groźne stałe fragmenty gry. Nie uszczegliśmy się błędu i najgorzej to, że strzelamy sobie sami tą bramkę, bo to była bramka samobójcza, także na pewno ten wynik nas nie zadowala, ale też szanujemy wynik, remis, bo każdy punkt dodany do naszego konta się liczy. Dużo jest jeszcze aspektów, które wymagają poprawy? Nad każdymi aspektami trzeba prowadzić, czy w defensywie, czy w ofensywie, także na treningach to pracujemy. Także nie ma, czy zagra się idealny mecz, czy słabszy mecz, nad każdymi elementami trzeba pracować. Dla nas to jest strata 3 punktów, a nie ten jeden punkt, który zdobyliśmy w tym spotkaniu, bo liczyliśmy na więcej. Czuby Hektarbeli nam ucieka, na dole coraz ciaśniej się robi, a przed nami jeszcze ciężkie mecze. Na pewno szkoda tym bardziej, że tracimy bramkę po stałym fragmentu gry, gdzie trener uczulał nas na to, że bardzo mają groźne te stałe fragmenty gry, no i nieszczęście, sami se strzelamy na 1-1. No ale największą, że tak powiem, bolączką waszą to jest to, że nie wykorzystujecie sytuacji. No, sytuacje dzisiaj były na przynajmniej 3 bramki. No, dokładnie, mamy 1-0, prowadzimy grę, przeciwnik sobie nie stwarza żadnych sytuacji. Wystarczyło poprawić tą drugą bramką, myślę, że spokojnie byśmy dowieźli tutaj do końca 3 punkty, a tak to nerwówka do samego końca. Za bardzo się trochę cofnęliśmy do tyłu i skończyło się jak skończyło się, stratą 3 punktów. Spodziewaliśmy się tutaj trudnej przeprawy, no, mecz się trochę nie ułożył po naszej myśli, no bo musieliśmy gonić ten wynik. Całe szczęście udało się strzelić tą bramkę wyrównującą. No i nie będę ukrywał, że mieliśmy trochę szczęścia w ostatniej sytuacji, tak, no bo to była sytuacja meczowa, bramkarz stanął na wysokości zadania i odbił. Także cieszymy się z jednego punktu. W tym meczu Jutrzenka grała w składzie Hachuła, Swędrowski, Bednarek, Młynarski, Pawlak, Młynarczyk, Paprota od 54 minuty Burski, Piotr Kobierski, Woźniak od 81 minuty Sulgan, Fred, Marcin Kobierski. Żółte kartki Swędrowski, Piotr Kobierski i Młynarski. Po 8 kolejkach MKS Jutrzenka zajmuje 11 miejsce w tabeli 4 ligi z dorobkiem 17 punktów. Prowadzi Warta Sieradz, która ma 33 punkty. O 2 oczka wyprzedza KS Sandbus Kutno. Już w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 19, Jutrzenka zmierzy się na wyjeździe z Wartą Sieradz. Mecz na stadionie Mosir odbędzie się przy sztucznym świetle.